że nim tego. Patrzcie, kręcę całe spotkanie, bo mnie irytują już. Badajcie. Tym pięknym odcinkiem pozdrawiamy wszystkich z Poznania. Wszystkiego dobrego. Widzieliście, rejestracja z Polski. Ale jaja, poznańska rejestracja. Pozdrawiam wszystkich z Poznania, z Wielkopolskiego. A tymczasem zaczynamy nowy odcinek z Afganistanu, moi drodzy. Łapka, komentarz, wskazane na dobry początek oglądania. No i co? I lecimy. Początek dnia, godzina 11. Dzieje się, szaszłyki robią. Stacje paliw na lewo. Miasto ożyło, miasto. W sumie nie wiem, czy to... Nie, to nie jest miasto, to jest wioska. To jest wioska, to jest bazar. Mógłbym zostać tutaj jeszcze z 2 tygodnie, bo jakbym chodził od zaproszonego... Zaplułem się, dobra, jeszcze raz. Mógłbym tutaj zostać 2 tygodnie, bo zapraszają mnie z każdej strony. Z lewej, z prawej. Od jednego do drugiego, wujka, kuzyna, brata, siostry, mamy, taty. Po prostu jestem mile widziany tutaj u naszych kolegów, braci, przyjaciół. Powiem tak, w takich miejscowościach ludzie są nieufni i to bardzo, ze względu na to, że no tutaj ten żywot przez ostatnich 30-40 lat nie był łatwy. I mój koleżka powiedział wprost, mówi: nienawidzę Rosjan. Pytam się czemu? Bo Rosjanie przyszli, chcieli tylko brać. Nic nie dali, kompletnie nic. A wręcz odwrotnie, zabrali, odebrali, zniszczyli. Pytam się, a jak Amerykanie? Mówi: no oni też nie byli spoko, ale oni przynajmniej drogi budowali, szkoły podnosili level edukacji, no bo wprowadzali angielski, starali się naciskać, żeby był ten angielski, no więc dawali możliwości, a to jest bardzo ważne. Słuchajcie, czy łapać stopa, czy nie łapać stopa, o to jest pytanie. Ale najpierw, zanim będziemy łapać stopa, zjemy banany, banany, salam aleikum. Patrzcie, ile mają dobroci i witamin. Proszę bardzo. Najgorsze w tym całym zestawieniu jest to. Powiem wam, że to po prostu wyrywa. Ja codziennie, od kilku dni piję codziennie jednego, bo w gościnie. Ale też jestem zmęczony, więc próbuję się tym podbudować, a to nie jest dobre. To jest wręcz głupie. Bardzo głupie. Ty, kiełbasa? To jest kiełba? Kiełba, ale nadymana, ty. Ale jaja. Zalewa, ty, patrz jak kiełba wymieszona. Komedia. Przyczepił się Tadeusz do mnie. Łapie mnie za rękę, mówi, że idziemy na komisariat. Ja mówię, że nigdy nie idę. Mówię, Tadeusz, weź się uspokój, czy wiem, co tam będzie. Tam będzie sesja zdjęciowa ze mną, kolejna herbata, a ja już nie dam rady pić herbaty, jak normalnie nie dam rady. I za każdym razem jest tak samo. Pytają mnie, wyobraźcie sobie, jaka religia. A ja mówię, no że taka i taka. A oni wtedy jest taką: co? Naprawdę? I pytają wtedy: Jezus. Ja mówię: Jezus. A oni tak: Matule! Matule! Lipa. Mówią: lipa totalna. Nie, no tutaj jest... Jest naprawdę tak, że nawet moja głowa dzisiaj jest spowolniona. Nie wiem dlaczego, ale jestem spowolniony. W sensie, nie mogę tego wszystkiego teraz okiełznać swoją głową. Pomimo chęci, dużych chęci, tutaj kolega jest z gimnazjum, pomimo dużych chęci jechania transportem zorganizowanym, no nie jestem w stanie
zorganizować sobie transportu zorganizowanego. Będzie to transport w połowie zorganizowany, autostopowy. Bo naprawdę, no słuchajcie, bariera językowa jest o tyle duża, salam aleikum, o tyle duża, że ja szybciej były sieję do końca. Proszę się nie śmiać, bo kierownik nie jest łysy. Że nim tego. Patrzcie, kręcę całe spotkanie, bo mnie irytują już. Badajcie. Główna siedziba Tadeuszy. Pokażę wam, jak to wygląda, bo już mnie irytują, wiecie? Tak jakby, ile razy można chodzić do Tadeuszy? Szok. Tadeuszy, flaga. Tutaj pewnie jakieś specjalne obostrzenia dla lokalnych. W oknie ściśnięci. Najlepsza opcja. Stoisz w korytarzu, blokujesz wszystkich i nie dajesz przejść. Póki poczytają, póki wszystko, tak jest. O, zdjęcia porobią, a ja. Komedia, badajcie, no normalnie komedia. Dawaj no. Nie świruj. Słuchajcie, próbowałem przeskoczyć i zrobić to w inny sposób niż zawsze, ale tego się nie dało zrobić w inny sposób niż zawsze, bo to tylko na gorszy wychodzi. O, pieczęć mistrzów i pojechali. Pieczęć mistrzów, czekajcie, muszę wyjść, dajcie mi chwilkę, ale ja się z nimi mam. Jezu, tyle herbaty już wypiłem w życiu, że... Salam alejkum, malaha fejes. Wszyscy chcą mnie dotknąć. Już mogę gadać. Chciałem zrobić tak po europejsku, ale sytuacja taka, że nie wiem, czy dobrze idę. Czekajcie, stanę, zobaczę na mapę, bo nie wiem, czy dobrze idę, a za owcami jak owca nie będę iść. Trzeba drogę znać. Zobaczcie, jakie oczy ma młody. Ale ma oczy takie ładne, zielone. The eye. No. Mapę ogarniamy. Chłopaki mówią, w którą stronę iść. Mówią, że w tamtą. Że droga normalnie ta, co na mapie, to nie taka, co trzeba. Więc trzeba pójść w tamtą stronę. Słuchajcie, idziemy. O, jest jakieś auto. Z tym franciszkaninem, co pojechał tym białym... Tym białym... Alahafes! Dobra, miejsce, kierownik idzie. Z tym franciszkaninem, co pojechał, się zabierzemy najwyżej. Się posmaruje tu i tam. O, patrzcie, jaki tam korek, ty! Co tam, dziku? Masz lepszą sytuację, przynajmniej nie musisz butować. Ja muszę... O kurde! Sytuacja, salam aleikum. Jedziemy do Kalainau. Spodnie mi spadają. Poczekajcie, spójrzcie na to, jak wygląda krajobraz zaraz. Już wam pokazuję. Patrzcie na lewo, co się dzieje. I to nie jest piękne. Powiedzcie mi. Siema, dziki! Zobaczcie na to, woda czyściutka. Cudo. Proszę bardzo. Kalainau? Można? Pojechałby tą Corollą z kolegami. A, idę się trochę przejdę. A, tak. Dla wiedzy. Powiem tyle, w Afganistanie nie ma cwaniakowania. Kolejny checkpoint, ale przejdę. Pierdziele. O kurde, jak mnie trzasnął tym worem po nodze. Ty, dawaj, może ja pojadę z wami. Oj, pojedzie, dawaj. A jak? O kurde. Oj, nie. Nie pojedzie. Nie pojedzie, za dużo ziar tam ma gostek. Załadowałem i prawie spadłem. Idziemy. A
A co to jest w kierowniku? No to są niestety pozostałości po... Historyczne bym powiedział. Wiecie do czego to się używa? Te rzeczy? Ja wam tłumaczę, no spokój. Spokój, dziku, już tam nie wariuj. Hello, how are you? Hello, good morning. Good morning. Dziku, już nie wariuj. Zamiast podwieźć kierownika, jedzie, wariuje. No sam, dobry. Oni mówią, że ja z Afryki, no. No dajcie spokój. Łysy i do tego czarny. Słuchajcie, teraz jesteście świadkiem, jak koleżka na motorze chce mnie przetransformować na swoją stronę. Nie będę na stronę religijną. Patrzcie na to. La ilaha. La ilaha. Good, good. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. This is Nam. This is Nam. This is Nam. What is Nam? Jaffa. Ej, Amerykaja, Anglicy. Ingry, Europa, Europa. Europa, Anglistan, ja, Germany. Germany. Szma, Germany. Poland, Poland. Polina! Poland, yes. Putin. Ej. 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 German, Poland. Major Rusia. No, no. Kraja, Rusia. A, jest, jest. Koleś ogarnia. Dobrze ogarnia. Lachestan. Lachestan. Yes, yes, Lachestan. Lachestan. Good, good, good. Ogarnia, mordo. A ty chciałeś mnie przeciągnąć na swoją stronę. Lachestan. Lachestan, Poland. Jest, jest, jest Poland. Jest. German, German. Lachestan. Ukraiński. Ukrain. Yes. Ale, urajat. No. Pojechali. Jedziemy czy nie jedziemy? Zauważcie, jak... Dawaj, dawaj. Zauważcie, jak ciekawy, w sensie... Jak ciekawie to wygląda w momencie, kiedy ludzie nie mają pojęcia o innych religiach. Oni mają coś takiego, że muszą cię przetransformować, bo wtedy jesteś bratem. Za głośno, wyłączam. Jedziemy z obstawą. Obstawa za mną. Krok po kroku. Spróbuję zatrzymać jakieś auto do miasta po prostu bezpośrednio, żeby dojechać, bo czuję, że chciałbym dzisiaj wieczorem tam być, a droga jest naprawdę, powiem szczerze, że wymagająca. 150 km będę jechać jakieś 6-7 godzin, tak przewiduję. Czekamy z kolegami na transport, aż ktoś będzie jechał i będzie chciał zabrać. Tutaj jedno auto jechało, było miejsce, ale gość zaśpiewał dwa razy tyle. Więc mówię, nie to nie, bez łachy, bo znam cenę. Patrzcie, jaki ciekawy motyw wykombinowałem z pieczątką. Jak byłem u koleżków, u Tadeuszy na wizytacji, patrzę pieczątkę u nich. Słuchajcie, głupie pomysły, znaczy na pozór głupie, są dobre. Załadowałem pieczątkę, oni się pośmiali, ja się pośmiałem, a później się okazało, że jak jakiś Tadeusz mnie zatrzymuje, ja pokazuję Tadeuszowi pieczątkę i jest elo, jest elegancko. W sensie, bez języka nie wytłumaczysz, że byłeś już tam, ale jak pokażesz pieczątkę, no to już wiedzą, że byłeś tam. Więc widzicie, jak kierownik wymyślił? Kurde, jakaś tu osa lata. Jak w Madrycie. Życie, życie jak w Madrycie. Słuchajcie, kolegę spotkałem, co po hiszpańsku mówi. Pojechali. Ja w bagażniku nie jadę, pitole. Jak my jedziemy? Może... Machta. Gracias, amigo. Gracias, amigo. No. Otako, salam alejkum. Słuchajcie. Ale jaja. Jedziemy.
Ala Hafiz, no daj łapcie, no. A co to pierwszy raz? Patrzcie na to, spójrzcie na to teraz. Jakie dziewczyny. Lubamos? Jakie ładne dziewczyny, w sensie jak nietypowa uroda. Starszych dziewczyn nie jesteśmy w stanie. Vamos. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Po hiszpańsku trochę. No, poquito hablé español, poquito. Poquito. Halo, autostopowiczka. No zapraszam, zapraszam. Dawać. Negusy. No, dawaj. Negus, ty. Dawaj kolejny. Patrzcie, ile kolegów. Obalajcie na to, ty. A ty, negusie, no dawaj. O kurczę. A jakie różne one są. O proszę. Się dzieje. Zobaczcie, jakie ciekawe ujęcie. Como te llamas? Sahir. Sahir. Me llamo Tomas. Nombre? Tomas. Tomas. Tu ruso? No. Europa. Europa. Alman. No. Alman. Polonais. Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Afganistan. ¿Cuántos años trabajo en España? Nosotros encadenados trabajar con español 6 años. Seis años trabajar con español. Barcelona. Sí. Valencia. Barcelona. Barcelona. Grande. Sí. Grande. Nosotros trabajar con convoy. Convoy. Sí. Convoy. Sí. Conductores. Conductores. No mucho turisto. In Afganistan. No mucho. Znowu drogę mamy naprawdę skomplikowaną. Ciężko powiedzieć, czy ona jest lepsza, czy gorsza od wczorajszej. No jest po prostu trudna. Dzisiaj jedziemy po prostu szybciej autem osobowym, a nie tirem. Ale mam nadzieję, że ta droga troszkę się polepszy. No ale nadzieję to ja mogę mieć. A rzeczywistość jest jaka jest. Niestety w najbliższym czasie nie zapowiada się, żeby Tadeusze poprawili kondycję tutejszej infrastruktury drogowej, ponieważ Tadeusze kompletnie nie ogarniają, co to znaczy w ogóle inwestowanie w rozwój kraju. Tadeusze myślą, że jak będą wszystkich swoich członków Tadeuszy wysyłać do szkół związanych z religią, to będzie dobrze. Ale ja im próbuję powiedzieć, że to nie będzie aż tak dobrze, bo powinni też trochę pieniędzy zostawić na infrastrukturę. Niemniej jednak zauważyłem, że ja mogę sobie mówić, a oni mają to po dziurki w nosie i głęboko w czterech literach. W kostce. Kostka. To 5 liter. No dobra, tak się pośmialiśmy. Tak czy inaczej, nasz punkt myślenia i działania jest kompletnie inny niż punkt myślenia Tadeuszy. Pamiętajcie o tym i ja czasami zapominam, ale szybko sobie przypominam. Dinero, sí. Proszę bardzo, chłopaki, żeby przejechać trzeba pieniążki zapłacić. No dinero. Ty, blokady zrobili i koleżka nie zapłacił, ale jaja. Chyba tylko za te duże biorą. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale trzeba by było się bardziej dopytać, ale tutaj po hiszpańsku za bardzo nie hablę. Więc no będę się musiał poduczyć hiszpańskiego. Ale tyle ile mówię po hiszpańsku w tej sytuacji bardzo mocno pomogło. Więc troszkę kierowniczy level powiedziałbym na A1 jest z hiszpańskiego. I ten A1 jest naprawdę tak pomocny, że... Ale żeby w Afganistanie spotkać gościa, który mówi po hiszpańsku, no to jest, wiecie, jak igła w stogu słomy. Maszyny stoją, tureckie, w
firma turecka będzie zajmowała się drogą międzynarodową między Mazar-i Sharif a Heratem. No to jest super dużo pracy. Pytanie tylko, czy Afganistan zdoła finansowo to pokryć. No zobaczymy, bo to jest ogromny odcinek i skomplikowany teren, biorąc pod uwagę, że drogi idą przez wioski, gdzie ta droga jest bardzo wąska, więc będzie trzeba wyburzać prawdopodobnie domy. Tak mi się wydaje. No zobaczcie tutaj, jaka ta droga jest. No tutaj, żeby zrobić dwa pasy, trzeba by było nos z jedną stronę wyburzyć. Niestety, jakbyśmy fiknęli na lewą stronę, to byśmy byli w rzece. Ale to tak się zastanawiam właśnie w takich sytuacjach, czy lepiej mieć pasy w takich krajach, czy nie mieć pasów zapiętych. Ale chyba mi się wydaje, że lepiej nie mieć, bo w razie czego zawsze można fiknąć przez okno. Więc szybę mam otwartą, żeby nie ryzykować. Kurde, bo to jest, powiem wam, no, dziki zachód. Nie no, śmieję się, w cudzysłowie, prawda? Dziki wschód. I'm a traveling spirit. I've seen many shores. From the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. Stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Słuchajcie, dzięki Bogu, że modlitwa jest. Ale będziemy długo jechać. Ja cię kręcę. Naprawdę, zobaczcie, jakie mamy warunki. Kolejni jadą, ale droga jest ciężka, jeszcze mamy 100 km. Ramzan, czyli modlitwa, czas na modlitwę. Dzięki Bogu, bo dzięki temu mamy przerwę. Jeżeli zrobią dobrą drogę, poleją tutaj asfalt, to ja wam mówię, tutaj będzie tyle wypadków, że nawet nie chcecie wiedzieć o tym, bo oni nie znają umiaru w prędkości. Ile firma daje, tyle cisnął. Tutaj stary most. Podejdźmy, zobaczmy. Rzeka. Magżgar. Oczywiście przed modlitwą trzeba się umyć, więc ładują. Czystość rzeki pozostawia wiele do życzenia. No niesamowity widok. Niesamowity. Oczywiście most. Z czego popadnie? Blacha pręty, blacha pręty. Proszę bardzo, koleżka tutaj. Kierunek Mekki, Medyny w tamtą stronę. Zobaczcie, ten most normalnie mi się ugina pod stopami. Na patencie zrobiony. Centralnie na patencie. Tu gdzie worki, to są dziury, to trzeba uważać. A w Afganistanie wszystko na patencie i po znajomości. A pamiętajcie, że to, co po znajomości, nie zawsze dobre. Chłopaki się boją przejść. No, chyba jeden się nie boi. Ale dzięki temu ja mam spokój, bo trochę już mnie denerwują. I tutaj w tej części gór były walki między Tadeuszami a Jankesami zza oceanu. Nie było materiału, to się zębatkę dospawało i się trzyma, a nie tam jakieś spawy, nie spawy. Pozdrawiamy spawaczy. Małe pierdki, bardzo małe pierdki. Tutaj też mały pierdek. Co oni tam? Modlitwa w cieniu. Modlitwa w cieniu. Mały pierdek, jakie włosy ma. Włosy kolorowe. To nasza maszyna 4x4 idzie jak dzika. Ale jaja.
Ale ja jak koleżka butelkę napełnił wodą tutaj z tego, z rzeki. I mówił, że... A drink? No problem? Ale jaja. Mówi, że... No widzieliście, napił się. Mówi, że bez problemu. No to mnie zaskoczył. Koleżka. Młody na bramce zgarnął hajs. Dycha. Za przejechanie mostu. No bo most na patencie to też ktoś musi robić. Linka. No i nie ma bata, że ktoś przejedzie nie zapłacąc. Hajs. To są ten, Tadeusze. Pojechali. Jalla. Jalla. Po arabsku to jedziemy. Pinciero, guma. No tej się chodzi w słowo. Żłobu taki. A, gwóźdź. Się Holender władował. No co, pojedzie może. Czarina afgańska. Z ręką wykręconą, prawa ręka wykręcona, łapa. Uszka obcięte, żeby... No tak jak pies pasterski, tak? Tutaj właściciel czariny. Czarina taka wystraszona. Wystraszona, taka obeszła kierownika szerokim łukiem. Psy tutaj, tak jak wspomniałem na wcześniejszych odcinkach, polecam zobaczyć całą serię, jak to daleko w Afganistanie. To wtedy zrozumiecie łatwiej. Tutaj już kończymy. Szybka akcja, szybka akcja. Czariny nie skończyłem. W Afganistanie są sponiewierane życiem. Postój na naprawę opony, na schłodzenie silnika i na oddech. Po środku niczego, warsztat. Czujecie? A wy mi pierdzielicie o wyważaniu kół. O! Głowem się wsadziło, tętce się wsadziło, zaraz się naciągnie tutaj. O. Felga wygięta, aluminiowa, elegancko, patrzcie, paf, o, siedzi. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną podróż. Będziemy kończyć ten odcinek. I w kolejnym odcinku będziemy się słyszeć z miasta nieopodal, tutaj za górami, 20 km. Sobie oddechu trochę złapię od nagrywania i usłyszymy się z Kalainau. A tymczasem, cóż, życzę wam miłego dnia. Pamiętajcie o tym, żeby pogłaskać czarki i pulpety. Tutaj, jak widzicie, w Afganistanie pulpetów mało. Chyba ani razu żadnego nie widziałem. Pulpeta. A może i widziałem gdzieś? Ale nie pamiętam. To chyba nie. No czarków też jest mało. No z czarkami wiecie jaka historia. Jak oglądaliście wcześniejsze odcinki, to na pewno wiecie. Polecam wam też oglądać wszystkie poprzednie serie. Jak wejdziecie w playlisty, to tam macie numerek. 1, 12. To oznacza, że seria 12
No i serii jest na kanale 20 parę, może 30, już nie wiem, bo już się pogubiłem sam. Więc taka sytuacja. Oglądajcie odcinek po odcinku, ponieważ one są integralnie połączone. Niektóre wątki po prostu przeskakują z odcinka na odcinek. I tak, polecam zostawić łapeczkę, komentarz. O, dzięki Paweł, komentarz. Ślad węglowy, czyli... No i rzecz jasna, poczta sandałowa, czyli przekazanie odcinka dalej na komunikatorach społecznościowych. Trzymajcie się, moi drodzy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, kto nie ma książki Ludzie Drogi, ten popełnia wielki, karygodny błąd. Nie do wybaczenia. Trzymajcie się.